Cześć, jestem Julia, a to jest mój dziewiarski vlog. Ostatnio obchodziłam urodziny i dostałam bardzo dużo dziewiarskich prezentów. Stwierdziłam, że zrobię z tego taki wyjątkowy odcinek, w którym pokażę Wam te prezenty. Może się zainspirujecie, może coś będziecie chciały kupić dla siebie, a może ktoś z Waszych bliskich obchodzi urodziny i będziecie chciały kupić coś dla nich. Mam nadzieję, że to będzie ciekawy odcinek. Zapraszam! Zaczniemy od torebek. Nie są to torebki takie stricte dziewiarskie. Nie są to torebki projektowe na nasze robótki, żeby je gdzieś zabrać, ale produkowane przez firmę, która sprzedaje właśnie takie torby projektowe. Jest to firma Muud. Wydaje mi się, że wiele z Was słyszało o tej firmie wcześniej. I torebki, które ja sobie wybrałam, żeby je dostać w prezencie, to jest taka malutka torebusia, taka saszetka. Same widzicie, ona jest wysoka na wysokość dłoni, szeroka na tak półtorej dłoni, taka naprawdę malutka torebeczka do wyjścia na miasto tylko z najpotrzebniejszymi rzeczami, z jakimś telefonem i kluczami. Z przodu ma taką odpinaną na magnes kieszonkę, bardzo wygodna jest na telefon, ponieważ szybko się zapina i odpina. Od góry jest taki zamek z paseczkiem. Pamiętam, kiedyś wszystko było właśnie na takie metalowe zamki i dżinsy się zapinało na takie zamki i kurtki były na takie zamki, w ogóle nie było tych takich kostkowych, takich plastikowych zamków, tylko wszystkie były właśnie takie śmierdzące metalowe i to jest właśnie taki oldschoolowy ten zamek. W środku jest malutka kieszonka otwarta i kieszonka troszeczkę większa, też otwarta. Jest ta ogólnie duża przestrzeń na włożenie czegokolwiek i kolejna taka kieszonka zapinana na zamek, na takie drobiazgi do schowania właśnie w bezpieczne miejsce. Dodatkowo jeszcze z tyłu jest jeszcze jedna kieszonka, też na zamek, taka bardziej ukryta. To jest ta strona, którą się trzyma przy ciele i ten zamek jest tak schowany za taką właśnie plisą. Pasek można sobie regulować, więc można ją mieć zarówno na ramię jako taką torebusię, ale można też ją mieć przerzuconą na ukos przez ramię i ja właśnie tak bardzo lubię nosić taką torebkę. Żadna robótka oczywiście tam do środka się nie zmieści. Ja sobie wybrałam kolor whisky, dlatego że czarny to w ogóle nie jest mój kolor, do niczego absolutnie bym tego nie założyła, do niczego by mi to nie pasowało. No to jest czarna torebka, to jest coś, co mi nie jest w ogóle potrzebne. Ale ten kolor pasuje mi absolutnie do wszystkiego i do wszystkiego mi się zgadza, więc taką małą saszetkę bardzo chciałam mieć. Druga torba, jaką dostałam, jest większa. Patrzcie, jakie ma gigantyczne w ogóle karabinczyki tutaj ten model. Można go nosić z paskiem takim długim albo właśnie tylko na takich króciutkich uchwytach. Te uchwyty nie są odpinane w żaden sposób. One są przytwierdzone na stałe. Odpiąć można tylko ten duży pasek. Nie wiem, czy to tylko w moim modelu jest tak zrobione, czy we wszystkich. Ja nie jestem w stanie za bardzo regulować długości tego paska, ponieważ tutaj przy samym tym takim spięciu, przy tym regulatorze mam zszywanie paska. Nie wiem, czy to tak miało być specjalnie, że on jest zszywany w tym miejscu właśnie po to, żeby to się samoczynnie nie przesuwało. Czy ja mam po prostu jakiś taki dosztukowywany pasek z dwóch elementów, ale przez to, że on jest taki dosztukowany, strasznie ciężko jest to zapięcie przesunąć. Więc ja go nie przesuwałam i stwierdziłam, że już trudno. Taka długość, jaką mi ustawili fabrycznie, to jest taka długość, jaką ja będę nosić. Klasycznie z przodu jest taka sama kieszonka, jak w tamtym modelu. Odpinana na magnes. Wiadomo, że proporcjonalnie do wielkości torebki jest trochę większa. I tak samo z tyłu jest ta kieszonka ukryta za plisą na zamek. I tak samo proporcjonalnie do wielkości jest po prostu większa. A w środku mamy praktycznie też to samo. Czyli po prostu dużą jedną przegródkę, dwie otwarte przegródki, jedna mała, druga większa i tak samo kieszonka na drobiazgi zapinana na zamek. Tutaj już się mieszczą oczywiście projekty, włóczki i można ją zabrać sobie właśnie na taką dzierganą kawkę. Ja ją brałam do pociągu, na wyjazdy, bo zmieści się tam to, co najpotrzebniejsze, czyli coś do zjedzenia, picie, te wszystkie klamoty, portfelo, klucze oraz oczywiście robótka. Jedyny problem, jaki mam ze skórzanymi torebkami, jest to, że one są po prostu śliskie i często jest tak, że jak ona jest wypchana i kładę ją sobie na kolanach, to ona mi po prostu samoczynnie zjeżdża, ponieważ na tych wszystkich sukienkach teraz jak się nosi takie gładkie, śliskie, wiskozowe, takie rzeczy, Ja bardzo lubię takie sukienki w każdym razie. No to jak kładę na to jeszcze śliską torebkę, to nie ma szans, żeby mi się to utrzymało na kolanach. Spada mi tak samo z ramienia. Bardzo lubię trzymać ją w ręce dlatego, bo w ręce no, trzymam i się trzyma, a jak mam na ramieniu, to co chwilę muszę ją podtrzymywać, jakoś poprawiać, bo po prostu mi spada. Dlatego bardzo sobie cenię ten długi pasek, który można po prostu przewiesić sobie na ukos przez ciało i wtedy wszystko się blokuje i nie ma takiej opcji, żeby mi to spadło w jakikolwiek sposób. Kolejny prezent to Knitting Staff Organizer, czyli takie małe pudełeczko. Jest to projekt Anon Industries razem z Jolą Otulamy. Jest to takie pudełeczko, które mieści się na dłoni. Takie miejsce na przydasie dziewiarki. Wieczko jest odkręcane i w środku mamy pokrywkę od środka. Pokrywka od środka jest, w pierwszej kolejności jest piękna, w drugiej kolejności ma taką klapeczkę i to jest taki daszek przyczepiany na magnes i w środku tutaj, w tej wnęce można sobie pochować żyłki. Jeżeli macie jakieś luźne żyłki, zwłaszcza od zestawów albo w ogóle jak kupujecie druty wymienne na sztuki, to te żyłki wszystkie można sobie tutaj pochować. To wieczko się przyczepia na magnes i można się też tym bawić. Ale odkładamy wieczko i w środku mamy taką półeczkę. Jest to taka półeczka, na której luźno mogą być poukładane te najpotrzebniejsze i najczęściej używane przydasie. U mnie są to igły, jakieś znaczniki, zatyczki na druty, licznik rzędów oraz nożyczki. I jak podniesiemy sobie tą półeczkę za takie uszko, to pod spodem jest druga półeczka i ona już jest podzielona na przegródki. I tutaj mam te rzeczy, których używam trochę rzadziej, jak na przykład miara, nitki, na które ściągam sobie rękawy przy rozdzielaniu swetra. Mam też te nakręcane zatyczki na druty oraz te igiełki do przykręcania drutów wymiennych. Ja do tego pudełka byłam troszeczkę na początku sceptycznie nastawiona. Dla mnie to było takie duże pudełko do postawienia w domu. Nie uważałam, że takie coś można nosić ze sobą w torebce, że to będzie za duże, że to jest nieporęczne, że ja muszę mieć malutkie puzderko, wiecie, takie 7 cm średnicy. Miałam takie pudełeczko po kremie, które sobie umyłam i w nim trzymałam sobie znaczniki. Teraz bardzo doceniam to, że to pudełko jest trochę większe, że mieszczą się tam też druty i nie muszę brać całego zestawu, na przykład całego etui z zestawem, tylko jeżeli wiem, że po ściągaczu będę zmieniała rozmiar drutów, to te dwa druty także mi się zmieszczą do środka, do tego pudełka, także zmieszczą się żyłki, także mieszczą się nożyczki, mieści się miarka, mieści się licznik rzędów i uznałam, że takie pudełko jest rzeczywiście praktyczne. I może służyć nie tylko jako taki organizer do mieszkania właśnie, tylko w chwili obecnej on ze mną jeździ, mieści się do moich torebek i ja go ze sobą zabieram, jak gdzieś zabieram moją robótkę. Kolejnym prezentem, jaki dostałam, jest zestaw drutów Lantern Moon, ten większy zestaw, tak? Mam ten mniejszy i tu jest ten większy, ten jest taki turkusowy, ten jest granatowy, tutaj Wam zapiszę nazwę dokładną tego zestawu. I w tym zestawie, co się znajduje? Znajdują się 3 żyłki o różnej długości. Znajdują się też te fantastyczne drewienka do przykręcania drutów. Zatyczki do żyłek do zakręcania. Są znaczniki oraz mamy tutaj 10 rozmiarów drutów. Myślę, że ja więcej o tych zestawach opowiem w ogóle w osobnym filmie, dlatego że dostaję bardzo dużo pytań, od kiedy pokazałam w ogóle, że mam jeden czy drugi zestaw, dostaję bardzo dużo pytań. Julia i jak? Julia, ja bym chciała, ale nie wiem, a czy to rzeczywiście warto, a czy to nie jest tandeta, bo krąży takie przekonanie, że KnitPro ma bardzo dobrą jakość tych drutów, które ma w stałej ofercie, natomiast ich edycje limitowane, z nimi bywa różnie, więc pada pytanie, no i jak jest z tą edycją limitowaną, jak jest z tymi laternami, czy one rzeczywiście są warte tej ceny i co się w nich niszczy, albo na czym można się rozczarować, albo co jest w nich rzeczywiście takiego super i wow. I ja o tym wszystkim z przyjemnością opowiem w zupełnie osobnym odcinku, dlatego że już trochę wydziergałam na tych drutach, zarówno na cienkich, jak i na grubych. Powiem, co mi najbardziej przeszkadza oraz co uważam, że jest super i może to Wam pomoże podjąć decyzję, czy rzeczywiście ten zestaw jest dla Was, czy możecie bez niego żyć. Dostałam jeszcze taki uroczy prezent, to jest taki mały woreczek od Nany, Nana Makes It All, Adrianna. Adrianna z nami się spotyka na spotkaniach Dziewiarskiej Kawy i postanowiła dla mnie wyhaftować taką piękną literkę J i uszyć właśnie taką saszetkę, też na przydasie. W środku ma taką kolorową, znaczy nie jest kolorowa, wzórzysta, w kropeczki. Podszewka, ma zielony zameczek. Jeszcze do końca nie wymyśliłam, do czego ona mi się przyda. Może na jakieś żyłki, może na jakieś szydełka. Jak gdzieś wyjeżdżam, na pewno będę ją używać, bo taka mała saszetka zawsze się przyda. Ja tutaj chciałam trochę zareklamować Adriannę, dlatego że Adrianna tworzy mnóstwo fajnych rzeczy. Ona też szyje takie organizery na druty, że jeżeli macie dużo drutów wymiennych i trochę szydełek na przykład i nie macie żadnej takiej saszetki, żeby to wszystko ładnie spiąć i zapiąć, wiem, że Adrianna robiła takie rzeczy, projektowała takie rzeczy i sama szyła takie rzeczy, ma swój organizer, na pewno kilka dziewczyn z Dziewiarskiej Kawy też u niej takie organizery kupowało właśnie, takie saszetki, które się rozpina na zamek, czy tam na rzep, już nie pamiętam dokładnie, na co się one zapinały, czy na guzik były. No myślę, że to już jest wszystko do dogadania, wystarczy zajrzeć do Nany na profil i sobie popatrzeć, jakie rzeczy ona tworzy i można się jej zapytać, czy ma przestrzeń i czas zrobić też coś dla Was. Od dziewczyn z Dziewiarskiej Kawy dostałam także taki wspólny prezent. To jest taki wielki motek jedwabiu w takim pysznym kawowym odcieniu, takiej kawy z mlekiem. No i jest to motek, który chciałabym w całości wykorzystać na taką bluzkę. Będę ją jechała od góry i będę dziergała tak długo, aż mi się skończy motek, dlatego że ten jedwab jest pleciony, jest tak specyficzny i cienki, że raczej do niczego innego go nie wykorzystam. Jak mi zostanie jakaś mała ilość, to już z niczym tego nie połączę po prostu, więc muszę zużyć cały motek na jeden projekt. I jest ten projekt gdzieś tam na mojej liście, która w chwili obecnej jest naprawdę długa. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam i to już tyle, jeżeli chodzi o prezenty, jakie dostałam. Rozglądam się tutaj jeszcze po szafie, czy może coś mi wpadnie w ręku, ale wydaje mi się, że opowiedziałam już o wszystkich moich prezentach. Mogę jeszcze Wam pokrótce powiedzieć o moich planach dziewiarskich, jakie mam na najbliższy czas. Mamy już prawie końcówkę lipca. Słuchajcie, ja do końca lipca mam górnolotny plan. O, osa próbuję wlecieć. Mam górnolotny plan, żeby zakończyć wszystkie projekty, które są letnie. Czyli mam taki kardigan, mam taką bluzeczkę jedną, mam taką bluzeczkę drugą, mam taką bluzeczkę trzecią do skończenia. I jak te bluzeczki pokończę, kardigany i być może nawet zacznę tę bluzkę z jedwabiu, jeszcze ją skończę. Tak, Juka, 10 dni, dasz radę. To wtedy od 1 sierpnia chciałabym się zacząć zabierać za jesienne projekty. Czyli w pierwszej kolejności za sweterek do mojego synka na wrzesień oraz za sweterek dla mojej córki, także na wrzesień, żeby mieć coś takiego nowego, ciepłego. Być może dla córki zrobię go z bawełny właśnie, żeby był taki jeszcze przejściowy sweterek, bo chciałaby coś kolorowego, może coś w paski. Dla synka planuję taki zielony, wełniany sweterek. Zobaczymy, jak mi to wszystko wyjdzie, dlatego że w sierpniu mam jeszcze jeden bardzo duży projekt do skończenia. No ale wszystko w swoim czasie, o tych projektach, jak one wyglądają, na jakim są stadium rozwoju, i czego tam jeszcze brakuje, żeby dokończyć, opowiem Wam w innym odcinku, żeby tutaj nie przedłużać. A jeszcze ze spraw organizacyjnych mogę powiedzieć, że od września z Karoliną Adamczyk-Kropa planujemy wspólny kal na robienie koca. Będzie to roczny kal. Dajemy sobie czas od września 2023 do września 2024 na zarobienie koca. U mnie to będzie ogromny koc, który ma przykryć łóżko takie do pościelenia go. Oczywiście koc, jaki sobie wybierzecie, jeżeli chcecie z nami brać udział w tym kalu, to jest Wasza kwestia. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry czas na to, żeby poszukać odpowiedniej włóczki, żeby się czymś zainspirować, żeby poszukać sobie inspiracji na Pinterestie, żeby sprawdzić, jakie są wzory na gotowe koce i pomyśleć, co byście chciały w tym wrześniu razem z nami zacząć dziergać. Nie będziemy dziergały wspólnie jednego konkretnego projektu, natomiast mamy w planach mocno się motywować, wspierać się, pytać się sobie co miesiąc, jaki jest Twój postęp, ile Ci wyszło, jak Ci poszło, co zrobiłaś. Wiadomo, że rok to jest duży okres czasu, jednocześnie krótki, bo wiecie jak to jest. Myślisz sobie, nie będę to robiła cały rok, ile to jest czasu? No właśnie tak nie do końca, bo wiecie, kolejny rok nam minął, wiecie, już pół roku minęło, zaraz to pół roku też jak z bicza strzeli I później się okazuje, że siedzicie i takie 10 lat dziergam, a jeszcze nie mam koca. No i widzicie. I okazuje się, że ten rok to jednak nie jest aż tak super długi okres czasu i że na jeden projekt można go rzeczywiście poświęcić. Wiadomo, że ta praca nie będzie ciągła też, no bo to jest tak, że wiecie, jeden tydzień macie taki, że można zrobić pół koca, a później przez 3 miesiące nie pójdzie ani jedno oczko, bo coś się w życiu wykrzaczy, bo coś trzeba będzie zrobić takiego w domu, w pracy. Wiadomo, bywa różnie, więc rok jest też takim bezpiecznym okresem czasu, mi się wydaje, że można mieć okresy, w których będziemy nadganiać i mieć okresy, w których niestety nie będzie tego czasu na dzierganie. To się wszystko na koniec wyrówna i mam nadzieję, że za rok, we wrześniu 2024 zrobimy wspaniały film, czy rolkę, czy miks zdjęć w ogóle, nas z naszymi kocami, w naszych kocach opatulone, zdjęć naszych łóżek, gdzie te koce będą pięknie sobie leżały na naszych łóżkach. Naprawdę mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Dajcie znać, czy ten odcinek w ogóle był pomocny, czy coś z tego Wam się podoba, czy to fajne w ogóle prezenty dla dziewiarki. Ja jestem bardzo z nich zadowolona i szczęśliwa. Tylko jestem ciekawa, czy wszystkich by ucieszyły takie prezenty, czy ktoś chciałby dostać jakąś taką torbę albo zestaw drutów, czy nie wiem, marzy Wam się worek włóczek. O, napiszcie, co Wy byście najchętniej chciały dostać na prezent. Co jest takim wymarzonym Waszym prezentem dziewiarskim? Patrzę sobie, cały czas mi wzrok tu ucieka, bo tu mam szafę z włóczkami i tak sobie właśnie myślę, co by można było takiego fajnego dostać. Może jakąś włóczkę taką luksusową właśnie, jakąś kaszmirową. Albo jakiś konkretny wzór, na przykład z motkami na ten wzór. No dajcie znać, super, jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze wymarzone prezenty, a w tym odcinku to już koniec. I widzimy się niedługo, mam nadzieję, w kolejnym vlogu. Pa, pa! Pysznej kawusi życzę i dużo czasu na przerabianie kolorowych oczek.